Na dzień dobry, najlepiej potańczyć. Zaśpiewałam wam dzisiaj moją najnowszą piosenkę, jesienną dyskotekę. I jak zwykle spotkanie z gwiazdą. Tym razem są aż dwie gwiazdy, siostry winiarskie. Zacznijmy od samego początku. Świetny pomysł, najlepiej jest zaczynać od samego początku. Kiedy uczycie się czytać, zaczynacie od... ABC! Kiedy uczycie się śpiewać, zaczynacie od do, re, mi. Do, re, mi. A każda nutka tak ładnie brzmi. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Myślę, że na przykładach będzie łatwiej. Do, jak Donald kaczor brzmi. Re, jak reksiosławny pies. Mi, jak Mickey Mouse lub miś. A fa, jak fala morska jest. Sol, solidny koliłyk. La, jak kola, lecz bez kot. Si, z sikawki w dyngu z sik. I wracamy znów do. O, 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 do. Jak Donald kaczor brzmi. Re, jak reksiosławny pies. Mi, jak Mickey Mouse lub miś. Pa! Jak fala morska jest. Sol, solidny koliłyk. La, jak kola, lecz bez ko. Si, z sikawki w tyngu z sik. I wracamy znów do to. Jak Donald kaczor brzmi. Re, jak reksiosławny pies. Mi, jak Mickey Mouse lub miś. Jak fala morska jest. Sol, solidny koliłyk. La, jak kola, lecz bez ko. Si, z sikawki w dyngu z sik. I wracamy znów do do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Dzieci, do, re, mi to tylko cegiełki do zbudowania piosenki. Kiedy poznacie nuty, możecie zaśpiewać miliony piosenek, na przykład tak. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Spróbujcie. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Sol, do, la, si, do, re, do. A teraz spróbujmy razem. Sol. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do.
razie pod każdą nutkę podłóżmy jakieś słowo. Na przykład tak. Kto już poznał nutki te, może śpiewać to, co chce. Razem! Kto już poznał nutki te, może śpiewać to, co chce. To re, fa, fa, la, si, si. Do, mi, 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 so, sol, re, fa, fa, la, si, si. Do, mi, 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 so, sol, re, fa, fa, la, si, si. Nutki te, może śpiewać to, co chce. To jak Donald Kaczor drzwi, re, jak prysko mnie. Od kiedy panie są siostrami? Od kiedy jesteśmy siostrami? Prawda, jakby to powiedzieć? Od urodzenia. Aha. A od kiedy panie zaczęły w ogóle śpiewać muzykę, znaczy dla dzieci piosenki? Dla dzieci od urodzenia też. Dzieci naszych. Jako dzieci. Nie, no od samego początku. Miałyśmy po 3 latka, żeśmy śpiewały podobno w pociągach, w tramwajach, wszędzie w samochodach, tak. Żeśmy śpiewały zawsze razem w duecie. Jedno... A jak dali nam cukierka, to jeszcze głośniej. To jeszcze głośniej. Kto ma pytanie? Ręka do góry. Ojej, ile pytań. A jest jakaś Ania tutaj z pytaniem? Beata? Bożena? Basia? Ania jest. Jest. Masz pytanie? No tak. To powiedz, bo ja, moja córka ma na imię Ania, więc chcę rozumieć. Czy panie często się kłócą? Bardzo często się kłócimy, ale nie możemy bardzo szybko się zgodzimy. Nie musimy się w ogóle przepraszać. Po prostu to jest, nie ma słowa przepraszam, bo my się nie gniewamy na siebie. Kłócimy się i się nie gniewamy. I każda pani pewnie żałuje, że się na pierwszym pogniewała. Następne pytanie, szybciutko. Proszę, tu. Jakie piosenki mają panie w swoim repertuarze? Teraz mamy coraz więcej piosenek dla dzieci. O żabkach, o czarownicach, o miotłach, o mrówkach, o kotach, o psach, o kurach, najwięcej. Proszę, o zoo. Która z pań układa choreografię do piosenek? Razem. Wszystko razem. Teraz ta strona, tam z tyłu poprosimy. A która z pań ładniej śpiewa? Basia. Nie, Marysia. Nie, kiedyś było tak, że Marysia w zasadzie lepiej śpiewała ode mnie, a później się tak głos zaczął obniżać. Teraz Basia lepiej. Ja lepiej teraz. Czy panie śpiewają tylko razem, czy osobno? No? Tylko razem. W domu osobno śpiewamy. Słucham? Która z pań jest młodsza? A nie widać? Jak to? No przecież to Basia jest o rok młodsza. Rok, miesiąc i tydzień. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękujemy paniom bardzo, że panie odwiedziły nas w naszym Tęczowym Music Boxie i zaśpiewały nam takie fajne piosenki. Dziękujemy paniom. Dziękujemy bardzo. A teraz zespół Yama S w
Koninie. Czy to jest wasz pierwszy występ w Koninie? Tak, jesteśmy na tym festiwalu po raz pierwszy. A kto wam pisze takie piękne, jazzowe, tak ładnie zharmonizowane piosenki? Piszą nam je nasi wspaniali instruktorzy, pan Jacek Pawski muzykę i pan Marek Gaweł słowa. A może powiecie nam coś o sobie? Jesteśmy zespołem z Krakowa, nazywamy się Jama S. Nasza nazwa pochodzi od Jamy Smoczej, z której właśnie słynie Kraków, oraz z dwóch sylab pierwszych imion naszych instruktorów. Za granicą byliśmy 3 razy, 2 razy w Kijowie i raz na Węgrzech. W tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w festiwalu krakowskim Nowa Piosenka w Starym Krakowie i wybieramy się do Zielonej Góry. A czy spodziewacie się zdobyć tutaj u nas, właśnie w Koninie, jakąś nagrodę? Bardzo byśmy chciały, no ale to zależy od jurorów. To więc życzymy wam sukcesów. Dziecięca wideoteka. Poukładam na wyszonej tortownicy, włożę ciasto.
spódniczek żółtych i fartuszków. Cebula dużo ma na główku, 7 czy 8 albo 9, tego dokładnie nie wiem. Gdy żółto ma suknię cebula, jak ura wesoło się kula, lecz kiedy jest biała, to bywa gryźliwa, niby pokrzywa. Oj! Niech tylko rzuci swe spódnicę, od razu zmienia się złośnicem. Kto ją przekroi, musi płakać przez cebulowy zapach. Gdy żółto ma suknię cebula, jak hula wesoło się tula, lecz kiedy jest biała, to bywa zgryźliwa, niby pokrzywa. Muszę, puszek okruszek,
między nami sympatii nić. Wystarczy tylko, że się poruszę, zaraz przybiega, by ze mną być. Zaraz przybiega, by ze mną być. Bye.